Z łaski Chrystusowej przeczytamy z Ewangelii świętego Mateusza, 7 rozdział, 7 werset. 7 rozdział, 7 werset Ewangelia świętego Mateusza. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Czy jest między wami taki człowiek, który, gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża? Jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy, którym każdy go proszą. A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Taki bowiem jest zakon i prorocy. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie do zatracenia. Wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą, a ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Strzeżcie się od fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku i spadł ulewny deszcz i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był wielki. Kto może nam objawić, bracia i siostry, bez Jezusa Chrystusa, że Bóg, Stworzyciel Wszechmogący, w którym wszystko żyje, bez Niego nic nie istnieje, że On, ten Bóg, ma chęć i zdecydował, aby stał się moim Ojcem i Twoim Ojcem. Wyobraźcie sobie, bracia i siostry. Wiele razy słuchałem moich przyjacieli, jak byłem młodszy, którzy mówili: ja chciałbym ojca jednego Araba, który ma ropę. I jeden mówił, że chciałby mieć ojca bogacza tutaj w Grecji, Onasy. I ja mówiłem, że ja mam najlepszego ojca, bo go kochałem. Na pewno oni, nie znaczy to, że oni nie kochali swojego tatę, ale w ich sercu chcieli ojca bogatego, bardzo mocnego. Bo wiedzieli, że cokolwiek ma ojciec i cokolwiek, w czymkolwiek działa i pracuje i w czymkolwiek chcę pomóc, dla swoich dzieci chcę pomóc. I jak wziąłem Słowo Boże i czytałem o tym, wzruszyłem się. Były to pierwsze rzeczy, które czytałem, bo zacząłem czytać naprzód Ewangelię świętego Mateusza i 7 rozdział jest na początku i czytałem.
Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kłoczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. I wytłumacza. Czyż jest między wami taki człowiek, który, gdy go syn będzie prosił o chleb, a da mu kamień? O chleb go proszę. Da ojciec mu kamień, masz kawałek kamienia, byś zjadł? Albo, gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża? I mówi, jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec Niebieski wasz, który jest dobrym, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. I uradowała się moja dusza, tak jak teraz. I powiedziałam, och, jakiego dobrego Ojca mam, jakiego mocnego Ojca mam, jakiego wszechmogącego, chwalebnego. To jest mój Ojciec. I co mówi Chrystus? Nie nazywajcie na ziemi innego Ojca. Jeden jest Ojciec wasz, niebieski. Czyli Jezus Chrystus, bracia i siostry, otwiera nam jedną drogę, jedne drzwi, gdzie o cokolwiek będziemy prosili w imieniu moim, do tego momentu nie prosiliście o nic w moim imieniu. I naprawdę, jak teraz to czytałem, nie wiedziałem, jak mam się modlić. Ale teraz o cokolwiek mi poprosicie w imieniu moim, do mojego Ojca Niebieskiego dawam. Wszystko, wszystko, bracia i siostry, wierzymy w to. To jest ten właśnie fundament bezpieczny. Słowo Boże. To jest mądrość, którą nam objawia. Co ci jest potrzebne, moje dziecko? Co chcesz, moje dziecko? O co się starasz? Jaki masz bój? Idź do swojego Ojca Niebieskiego. Idź i powiedz mu, Ojcze, jestem chory. I co ci powie? Dobrze, niech tak ci będzie. Nigdy, nie powie ci tak nigdy. Ojcze, głodny jestem, chcę chleb. Ojcze, jestem spragniony, chcę wody. Ojcze, już nie mogę więcej, już się zmęczyłem tak bardzo, że nie mogę już więcej. I Ojciec twój da ci dobre rzeczy. Bracia i siostry, wierzymy w to. Jest bardzo radosny ten przekaz dzisiejszy. Nie ma, bracia i siostry, małe literki, tak jak mówią ludzie. Ludzie obiecują, obiecują, obiecują i później piszą bardzo małe literki, żeby nie było widoczne. I jest to Ojciec, który mówi, masz, ja jestem tutaj. Ale są warunki. Oto ja kładę na Syjonie kamień. Kamień wypróbowany, bezpieczny, kosztowny kamień węgielny. Tylko, który wierzy temu kamieniowi, nie zachwieje się nigdy. Czyli będziesz prosił i będziesz brał. Nie, że nie będziesz, nie będziesz brał nigdy. Nigdy nie będziesz zawstydzony. I mógłbym wam powiedzieć wiele historii takich, ale nie mamy czasu i to nie jest poprawne. Że prosiłem i przychodzili ludzie niewierni, mówili, nie da ci tego Bóg. I po kilku dniach mówiłem, zobacz, nie było możliwości, abym tego nie miał, ale Bóg to dawał. Nie zawstydzisz się. Jednak są tutaj pewne warunki z Ewangelii. Zważaj jednak, że co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. I objawienie przyszło. Proście, a będzie wam dane, aby radość wasza była pełna, zupełna. To jest koniec. Proście, a będzie wam dane, bo Ojciec was niebieski chce, abyście mieli radość. Ale jak prosicie, zważcie na to, na wasze serce, na wasze życie, na waszą rodzinę i daję wam łatwe miary, abyś osądził. Wejdź na to miejsce,
miejsce tam i pomyśl, że co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Jest to trudne? W tej logice jest i chowa się cały zakon i prorocy. Co chcesz, aby ci on uczynił? Nie zaprosił mnie nigdy do domu. Zaproś ty go. Co chcesz, aby ci uczynił? Nie wita mnie. Idź ty go przywitaj. Co chcesz, aby ci uczynił? Nie wzywa ode mnie przeprosin. Idź ty mu poproś go o przeprosiny. Co chcesz, aby ci uczynił? Nie jest proste słowo Boże. Chcę tylko, abyśmy mu zaufali. Pomyśl, co chciałbyś, aby ci uczynił, to uczyń i ty. Mój ojciec powiedział coś, to co właśnie jest to, abyście się podzielili w sprawiedliwości. Jeden będzie dzielił, a drugi będzie wybierał. Czyli jak ja będę rozdzielał, jak będzie wybierała moja siostra. I miałem problem. I mówi Słowo Boże, chcesz rozdawać? Co będziesz rozdawał? Pomyśl. Tak, jakbyś chciał, aby zachowywał się on tobie przed tobą, bo mamy wymagania od ludzi. I dobrze robimy. Ja chcę, aby moja żona była święta. Nie chcesz ty tego? Ja chcę. Aby była podporządkowana, aby opiekowała się naszymi, moimi dziećmi. Chcę, aby starsi kościoła byli święci, aby nie mieli zmazy. Czyli jak ja chcę dla nich, zważmy, abym ja był taki. I jak ja stanę się taki, wtedy proście i będzie wam dane. Ale to nie jest proste. To będzie potrzebne, abyś przeszedł przez ciasną bramę. Prostą rzeczą jest, jak zobaczysz jedną szeroką bramę, przejdziesz tam do przestronnej drogi i tam wszystko będzie łatwe, ale to cię doprowadzi do piekła. Ale to jest kłamstwo i ukrycie się pod fałszem. Ale pytaniem jest, gdzie dotrzesz? Gdzie dotrzesz? Zobacz na tą ciasną bramę, na tą małą bramę, gdzie pisze Jezus Chrystus, gdzie pisze Słowo Boże, gdzie pisze fundament bezpieczny. I wejdź przez tą bramę. I mało znajduje tą bramę. Bo dlaczego tak jest? Bo człowiek chce łatwość i sądzi, że jak łatwe są rzeczy w jego życiu, tam jest odpoczenie i wytchnienie. Nie jest tam. Odpoczenie i wytchnienie jest w Słowie Bożym. Błogosławieństwo Boże jest w Słowie Bożym. Tylko tam jest. I jak przejdziesz przez tą ciasną bramę i będziesz szedł po wąskiej drodze, wtedy dotrzesz do żywota. Ciasna brama co jest? Czym jest? Uniżenie. Nie możesz wybrać małego. My wybieramy wielkie. Kiedyś, jak jedliśmy z moją żoną, jak dawała jedzenie na stół, brałem najlepszy kawałek. I dlatego, że moja żona była dobra, mówiła, dobra, zjedz ten najlepszy kawałek. I mówiłem, co to jest? I z łaski Chrystusowej teraz staram się dawać najlepsze kawałki innym. Weź najlepszy kawałek, moje dziecko. Masz brata młodszego, daj mu lepszy kawałek. Dlatego, że jesteś starszym, weźmiesz najlepszy kawałek? Nie, daj mu lepszy kawałek i zobaczysz, co Pan zrobi. I będziesz wtedy miał odwagę i będziesz mówił, ojcze, daj mi. Ty będziesz dawał najlepszy kawałek drugim, a ojciec będzie dawał dla ciebie najlepsze kawałki. Dlaczego? Bo jest sprawiedliwy i dobry. Ale zważaj, bo są też fałszywi prorocy, I fałszywi nauczyciele. I zważaj, abyś ty się takim nie stał. I po drugie, nie idź za takimi fałszywymi prorokami i nauczycielami.
bo przychodzą do was w odzieniu owczym, ale wewnątrz są wilkami, drapieżnymi. Mówią, dobry bracie, siostro, i patrzy się na jego kieszeń. Zobaczymy, co mi da teraz. I dobrze, na kieszeń nie patrzy się, ale patrzy się gdzie indziej, aby wziąć pomoc od tego człowieka. I jak zrozumię ich? Po owocu ich. Zważaj naprzód, abyś się nie stał fałszywym prorokiem albo fałszywym nauczycielem. I kim jest fałszywy prorok? Nie ten, który popełnia błędy. Jak popełniasz błędy, Bóg cię poprawi. To nie jest on. On popełniał błąd. Zrobił jedno proroctwo, ale nie było poprawne. Dobrze, popełnił błąd. Powiedziałem coś ze Słowa Bożego i nie było poprawne. I nie... Ile razy tak zrobiłem? Przychodzi brat i mówi, że tutaj popełniasz błąd. Tak, masz rację. Popełniam błąd. Muszę to poprawić od razu. On nie jest fałszywym prorokiem. Popełnił błąd. Fałszywy prorok i fałszywy nauczyciel jest ten, który ma plan. Nie chcę być taki. Nie chcę stwarzać scenariusze. Nie chcę pracować z fałszem. Nie chcę mieć w moim życiu kłamstwo i nie chcę się chować pod fałszem, bo przyjdzie wiatr, przyjdzie grad i wszystko zburzy. Bo nie będę budował na kamieniu bezpiecznym, bo będę budował na kamieniu fałszywym i na kłamstwie. Nie chcę być fałszywym proroctwem. I jak nie będę fałszywym proroctwem, prorokiem? Tutaj, Słowo Boże. Co chcesz, aby ci czynili, to czyń. Amen, bracia i siostry. Co chcesz, aby ci czynili? I popatrz się. Nie wybieraj dlatego, bo masz chęć. Nie wybieraj szerokiej bramy. Na koniec się patrz. Szeroka brama jest bardzo pięknym domem, ale na piasku. Ja chcę mały dom, ale na kamieniu. Bo przyjdzie plaga. I nie jest to, bo i później owoc mój, jak będę robił podstępy i fałsze, wtedy mój owoc, bo staje się drzewem złym. Jakie jest złe drzewo? Te, które nie ufa Słowu Bożemu. Nie, które popełnia błędy. Wszyscy popełniamy błędy, bracia i siostry. Ale ten, który nie ufa Słowu Bożemu i chodzi w podstępie ze złością, z fałszem, aby porwał wilki drapieżne, on będzie miał owoc straszny. Zły owoc, bo jest złym drzewem. My chcemy być dobrymi drzewami. Amen, bracia. Panie, prosimy Cię, uczyń nas dobrymi drzewami, abyśmy budowali na kamieniu, aby nie odchodziło nasze serce do podstęp, do fałszów. Daj nam owoc Ducha Świętego, miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, wiara, wstrzemięźliwość. Daj nam owoc Ducha Świętego. Pomóż nam, abyśmy byli dobrymi drzewami. Nie szkodzi, że popełniasz błędy. Popełniłeś błąd. Nie szkodzi. Nasze błędy poprawia Bóg, ale nasze podstępstwo. I dlatego mówi Chrystus, zważajcie na Królestwo. Do Królestwa Niebios nie wejdzie każdy, kto mówi Panie, Panie, ale ten, który pełni wolę. Nie ten, który mówi, ale ten, który pełni. Nie ten, który mówi dobre słowa, dobre kazania, piękne kazania i nawet też biblijne kazania i nawet poprawne kazania. Nie wejdzie ten. Ten, który pełni wolę Ojca. Nie ten, który mówi, ale ten, który czyni. I kim jest ten, który pełni? Ten, który ufa Słowu Bożemu, który pełni zgodnie z wolą Boga. Może nie mówi tego dobrze. Może być też trochę taki niemądry. Może być też taki... Nie szkodzi. Kłamcą, aby nie był.
fałszywy, aby nie był. Podstępnym, aby nie był. Bo ile by mądry nie był, jak będzie miał swoje schronienie w fałszu, wtedy przyjdzie grad i plaga i będzie zniszczony. Dzisiaj uczyńmy, bracia i siostry, nasz fundament Ewangelię Chrystusową. Prosimy, proszę was, tak jakby was prosił Jezus Chrystus, abyśmy zaufali Słowu Bożemu, bo przyjdzie jeden dzień, gdzie zamknięte będą drzwi i wielu będzie na zewnątrz i będą mówili: Panie, Panie, w imieniu Twoim prorokowaliśmy. Wy czy ja Ci dałem proroctwo? W imieniu Twoim nie robiliśmy, czyniliśmy wiele cudów. Wy w pierwszym kościele oni co mówią? Myśmy czynili wiele cudów. Ja pomodliłem się i zostałeś uzdrowiony. Co ty mówisz? Co ty mówisz? Chrystus pomodlił się i uzdrowił cię. Ja co zrobiłem? Nic. I co mogę zrobić? Nic. Wiecie, jak zwiastuje ładnie. Co ty mówisz? Jak weźmie Bóg swoją łaskę, zobaczysz, jak będziesz kazał. Zwiastował. I wypędzałeś demony. Ty, jakbyś stanął przed demonem, by cię rozwalił, jakby nie był Chrystus obok ciebie. Kim ty jesteś? Bóg niech nas zachowa, bracia i siostry. Nie bierzmy chwały Chrystusowej. Nie mówmy, że mój jest Kościół. Co ty mówisz teraz? Co ty mówisz, twój Kościół? Nie starajmy wygrywać się, nie starajmy czynić kibiców dusze i serca ludzkie. Powiem ci i słuchaj mnie, bracia i siostry, zwyciężajmy dusze dla Chrystusa. Serca ludzkie chcemy, aby oddawali Chrystusowi. Nie należą do nas dusze ludzkie, nic nie jest naszym. Nic nie jest naszym. Rozumiemy to. Tylko Słowo Boże trwa na wieki. Tylko Słowo Boże jest naszym. Włóżmy to do naszego serca. Aby to był fundament nasz, bezpieczny. Aby to był kamień, nie potknięcia i zgorszenia, ale kamień wyborny. I kto zaufa mu, nie będzie zawstydzony na wieki. Chodź, pokażę ci, mój Panie, tak prosto. Jestem bardzo zdziwiony. Chodź ci powiem, do kogo jest podobny mądry i do kogo jest podobny głupi, który robi swój fundament na kłamstwie. Mądry, który jest nauczany poprzez Chrystusa, buduje swój dom na oposę, na kamieniu. Szuka kamienia, skały. Jak nie znajdę kamienia, skały, nie mogę budować. Poszukam, Panie, co Ty tutaj mówisz, jak Ty mówisz, a nie, że wybieram sobie wersety, które mi się podobają i opieram się na nich. Nie w podstępstwie, ale z mocą wiary i Ducha Świętego. To mówi tutaj Słowo Boże. To mówi, ja to uczynię, to powiem, to uczynię. Tak będę się ruszał. Nie będę dodawał, ani nie będę odejmował. Dlaczego? Bo wiem, że przyjdzie plaga, przyjdzie grad, przyjdą rzeki, przyjdą wiatry, przyjdą ulewy, ale jak ja zbudowałem na opoce, wtedy mój fundament jest bezpieczny i budowa moja, którą zrobiłem, jest bezpieczna. Nie upadnie. Może zabrudzi się, ale wyczyścimy, bo w każdej próbie brudzi się. Brudzi się nasz dom, nasze serce, nasze życie, ale jest krew Chrystusowa, która wyczyszcza nas z każdego grzechu. Ważnym momentem nie jest, czy się pobrudzimy, ale ważnym momentem jest, czy upadłem. I dlatego, że mamy
fundament, Słowo Boże. Panie Boże, proszę Cię, pomóż nam, aby nasz fundament był Słowo Boże. I cokolwiek się stanie, nie upadniemy, nie zawstydzimy się, ale jak budujemy na piasku, na kłamstwie, na fałszu, na podstępie, na cwaniactwie, na grzechu, na przekroczeniu, wtedy nie będziemy mieli dobrego końca. Przyjdą ponownie wiatry, przyjdą plagi, przyjdzie grad, przyjdą wiatry, przyjdą ulewy, przyjdą rzeki i nie zostanie nic stojącego. Nic stojącego nie zostanie. I na tych gruzach będziesz tak samo i ty. I dlatego, bracia i siostry, mówię to z całej mojej duszy, z bólem, tak jakby nas prosił Bóg, odnowmy albo weźmy tą piękną decyzję, bezpieczny fundament, tylko Ewangelia Chrystusowa, Słowo Boże, bezpieczny fundament. Nie jesteś w niebezpieczeństwie. I jak masz fundament w swoim życiu na bezpiecznym fundamencie, na bezpiecznym kamieniu, nie znaczy to, że nie przyjdzie plaga. Przyjdzie, ale nie dotknie cię. Nie dotknie cię plaga. Będziesz bezpieczny, będziesz ochroniony. Od dzisiaj, bracia i siostry, i chcę, i teraz powstańmy i pomódlmy się, bracia i siostry, abyśmy poprosili o to od Boga. Poprośmy Go, aby nas nauczył nauką trochę tu, trochę tam, nakazem za nakazem, innym językiem, językiem jąkającym się Jego Słowo, i my, abyśmy Mu byli ufni. Poprośmy to od Niego. Wszyscy razem, jak jeden człowiek, Chrystusie, uczyń łaskę, abyśmy żyli w tych ostatecznych dniach, wykorzystując czas, abyśmy chodzili dokładnie, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Tak jak powiedzieliśmy, wykorzystując czas, bo dni są podstępne, bardzo podstępne. Przyjdą dni złe, tylko jak budujemy na opoce, będziemy bezpieczni. Tylko jak będziemy budowali na kamieniu, będziemy bezpieczni. Amen, bracia i siostry. Brat Spiros Maleas, niech pomodli się, błaganie i modlitwę niech uczyni, aby uczynił łaskę Bóg, abyśmy budowali na opoce, na kamieniu bezpiecznym.